Cześć kochane, trzeba się napić, bo tu się, w tym życiu to się nie da, inaczej się nie da. Pijemy mocne, jasne, piwo jasne, mocne jest, z jabłonowa. Sprawdzamy ile jest prawdy w słowach, że jasne, mocne może być ciemne, lekkie. Polskim barley wine'em. Ale to o tym piwie tak było? Nie, czy o nie to nie o tym. Ale zobaczcie, żeby nikt nie zapomniał, że ono jest mocne, to zobaczcie jak wyolbrzymiony jest woltaż 7.2 za... I to nie jest ekstrakt, to nie jest ekstrakt. Ale Jeff. Nie ma miękkiej gry. Zresztą, zanim jeszcze wyleję, to co z puchy? Nie wiem, czy wy zobaczycie, ale podstaw do kanarki. Z puchy jest fajnie. Że jest prawie grawerowana puszka. No tak. Ma takie wgniotki. Trochę winny jest temu mój samochód i temu, że siedziałem dupskiem tak, na tej puszce, ale tak możemy polskie sobie... Polskie barley wine w grawerowanej puszce, tego nawet kurwa ale powiem, w Lagunitas Beer nie robią. No. Ładnie pachnie, naprawdę. No to kurwa, pomogę sobie z puchy. Ładnie? Niewiele czuję. No, dobrze, to temu panu już podziękujemy. Może ze szkła ci będzie twojego birgitkiego. A mogłeś jakiś kurwa niezajebany swoich wziąć? Ale pajęczynę zdjąłem. No, kurwa. To jest jedyny degustacyjny słoik w tej piwnicy. Piana oblepia szkło nawet poniżej tafli wody. No to prawda. Mocne. Teraz możesz poczuć moc i smak. Starannie dobrane słody. I subtelne chmielenie, rozumiesz? Nie, ale tak jak subtelnie wpuszczasz tu bąki, no. Jak to stoimy. Nie, a starannie zbierane mieszanki polegały? Widzisz, jak weź tam kurwa się rozsypało spod szafki, wybierz, tylko starannie wybierz. Tak jest, co by nic nie zostało. Subtelne chmielenie, to jest też dobry tekst. Szefie, dużo tego chmielu sypiemy, on drogi strasznie. A to tak subtelnie tylko, nie za dużo. Dobra, ale one to wszystkie te słody spod szafki i subtelnie chmielone pozwolą poczuć słodową głębię i orzeźwiający goryczkowy smak twojego piwa. Ojej. Mocne. Czekaj, co to? Piwo jasne, wysoko odfermentowane. Ojej, pasteryzowane. Tego nie wypiję. Nie? Nie. Masz z puszki piwa. Nie dam rady, bez kitu. Słuchaj, nie dam rady. My jesteśmy po piwie Hopsasa, wprawdzie. Ale... I się spodziewaliśmy tego, że weźmiemy po prostu, może będzie takie mało absorbujące to piwo. Ale to jest, no przecież mówiłem to, jak waliłem z tego samego słoika, ten sam pająk pajęczynę szył. Mówiłem to, jak piłem zacne. Co tak? Powiesz? No to było to samo, woda z cukrem. Straszne, ale to jest, nie, no to jeszcze do tego jakiś diacetyl, bo tak wali takimi kurwa wertersami, karmelkiem takim. Diacetyl w mocy z jabłonowa. No, jak to się mogło stać? Jakikolwiek. Takim dobrym piwem. Dokładnie. Nie, no ale są takie wertersy, strasznie to kurwa zamalające. Ale to cukierem. Cukierem w sensie cukierkiem, nie? Trudno. Dzisiaj się najebimy wodą. Powiedziałeś na blogu, że będziesz pił? Wrzuciłeś do ankiety, nie, to pij. Ja tego nie będę pił. Ja to sobie wypiję z puszki. Dużej ilości. Dobra, nie trawerowana pił. Puszka sobie wypiję. Cały wywalisz to? No co ty zwariowałeś? Dobra, słuchajcie, browar jabłonowo bardzo prosimy, że więcej nie robił takich piw. Ale tym bardziej, że browar jabłonowo, wbrew pozorom... Jest chujowym browarem. Ale próbuje robić jakieś ogarnięte rzeczy, nie, tak? Nie, no żartuję. Jakieś takie klasztorne piwo kiedyś piłem, no ono było pijarne. Nie? No to nie jest. Co prawda pilz jabłonowa był ohydny. Co tam jeszcze? Gryczane na miodzie jest z jabłonowa, czy jak to tam, na miodzie gryczanym. Ludzie to lubią, niektórzy znam ludzi, no, to takie też dużo ludzi lubi. No ale nie, no takich ludzi, co wbrew pozorom jakieś tam piwa piją inne niż mocne. No nie, w każdym razie słuchajcie, takich złych rzeczy się nie powinno robić. Ale no ohydne jest, to piwo jest ohydne. Ale wali w czapkę i bekamy, a niestety beka czochem. Wali czaskiem to piwo. I straszne jest, ja jestem załamany. Jak takie dobre, mocne piwo, przecież wystarczyło dodać chmielu i nie spierdolić. I byłoby zwykłe, łatwe do pełknięcia i do nawalenia i takie... Tak zbyt... jest, do zorania sobie czaszki. A to jest, jest... To jest mocno eksportowe, mój drogi kolego. Eksportowe? No, na Ukrainę. Nie, kurwa, chyba do Sosnowca chcę eksportować. Chujnia, panie, chujnia, kończmy to, bo wypilimy, to szkoda... żeby nie było, że nie wypili, ale drugi raz nie wypijemy. Nie. Wasze zdrowie, bo nasze nie będzie. Ale... Wyłączyło się to sobie. Birgiki nie widzę. Ja tego nie chcę.